no eyes ever watched. And I searched you for a different kind of high, getting drunk on somebody else's lines. They come to me in words, no, I can't help it. Should probably just leave it, but I can't help it. Those moments are no ghosts in my mind, but they're bright and blue. Siemaneczko, słucham cię. Możesz wziąć jaki chcesz. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dandy z tej strony, witam wszystkich. Adrian, witam w pomagierach. Dzięki za wsparcie. Czekajcie, już tu sobie uruchomimy sobie jakiś music delikatny. Siema, siema, witam wszystkich. Kurde, co mi się chyba zmniejszyło coś. A nie, było 125. Siemaneczko. Kurde, no nie będę się cofał. Wszystkich witam ogólnie. Mógłbym się cofnąć tam do góry, ale witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj robimy taki manewr, że widzicie mój pulpit i wchodzimy do gry na patchu 1.38. Powyłączamy niektóre mody, tak żeby wszyscy widzieli. Przechodzimy na patch 1.39. Witam wszystkich. Baron, siema, Basia i Piotrek. Arek, Arasz, Soprano, Filip, Daniel, Mirek. Wszyscy widzę, że na początku sami zieloni się odpalili. Kulturalny stream na YouTubie. Tenshi Master. No musi być kulturalnie. No jak nie, jak tak, chłopie. Po co? To braku kultury jest dosyć. Dzięki, Adrian. Dobra. Moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy... Chciałbym trochę wyczyścić profil, ale zobaczymy... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy, ja nie wiem, gdzie ja skończyłem trasę. A, tu się tepłem, żeby sobie zobaczyć. Dobra, Karlskronę, czyli to mnie nie interesuje. Będę wychodził i tak mnie tepnie na pewno do mojego garażu. Także pierwsze, co będę robił na patchu 1.38, to pierwsze, co to bym... Kasować żadnych nic nie muszę, ciężarówek ani... Bo nie mam takich zmodowanych jakoś super. Także pierwsze, co będziemy robić, to będziemy odinstalowywać, słuchajcie, mody. Bez żadnych skrupułów odinstalowujemy mody, których tak naprawdę nie używam w ogóle na tym profilu. A jak używam, to rzadko. I odinstalowujemy też te mody, które nam nie działały na tym profilu. Aczkolwiek, nie wiem, ten 1.38, może Rotadvisor będzie działał. Czyli Jay-Z Kata wywalamy całkowicie. Ręczny dźwięk od Kriegbauma na razie wywalamy, fizykę od Mateo, to potem sobie wszystko zrobimy. Tutaj realne ksenony, realne flary, realne Renault ręczny dźwięki, to jest wszystko od Mateo, to sobie zostawię. Volvo FH4 Air Brakes and... na razie to wszystko wywalimy. Track Tables by Racing, to też ten wywalimy. Tabliczki moje zostawimy, ręczny zostawiamy. Grand Utopia to jest mapka, trzeba trzy razy pomyśleć za nimi. Tak, Grand Utopia Zeus, fajna mapka. Wywalimy na razie wszystko i to, co chcę wywalić, chociaż będzie mi na pewno brakowało w mojej reni, ale to sobie ogarnę jeden mod. Wszystkie mody na koła, słuchajcie, i na opony wywalę. Wszystkie. Bo mam tych modów tutaj nie wiadomo po co aż tyle, a to wystarczy mieć dwa, max trzy mody i... Wszystko ładnie śmiga. Dobra. Elektronik my to na razie zostawię. 50 Keda Tires wyrzucam. Tutaj jest Wells Pack by 50 Keda. MTD. Dobra. Skin Ranchy zostawiam. Profiliner zostawiam. No i oczywiście z bólem serca, ale trzeba to zrobić. Dlaczego tu się takie dwa trójkątne w lewo kliknie, w tobie wszystko się usunie? Nie chcę wszystkiego, Kamil. Jacek Śliwa, Soundfix działa.
Dobra, ale na razie będę większość tego wszystkiego wywalał stąd, bo promot ma ponoć wyjść na 1.39 niebawem. Tam na grupie firmowej ktoś pisał. A ja chcę się pozbyć większości modów, bo ja mam ich za dużo, one mi tylko mulą niepotrzebnie. Dobra, to Road Advisor na razie zostawimy. To zostawimy. Realne flary, ksenony zostawimy. Ręczny dźwięki, nie wiem co to był za dźwięk, nie pamiętam, czy to Mateo mi robił, czy... Chyba tak, chyba to jest ten od Mateo, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. A fizykę jeszcze od Mateo wyrzuciłem, dobra. Witam Dandy, jak tam weekend? Jakubix, a powolutku, koniec weekendu, koniec. Od jutra normalnie robota, bo jestem w robocie, że tak powiem, jednego z nas nie ma i teraz tylko ja jestem. Dobra, to mamy wszystko, knapika jeszcze możemy też przerzucić na tą stronę, na czarną stronę mocy. A ten Road Advisor też przerzucimy na czarną stronę mocy. Dobra, zatwierdzamy zmiany i wejdziemy do gry. Mam nadzieję, że mnie nie wywali. Mam pytanie, mam Volvo FH Classic. Powoli się rozpędza i dwie osie 106, by co zmienić na szybszą jazdę, Jakub? Jakub, możesz popatrzeć sobie na skrzynię biegów, bo tam można wybrać skrzynię biegów z różnymi przełożeniami. Ja tam dokładnie nie wiem, ale tam po przecinku coś. Jak skrzynię biegów wybierasz, to nie wiem czy więcej czy mniej, że ona po prostu ma większe przełożenie, to jest też przez gabaryt. Dźwięki EVR zostawiasz, Jacek? Znaczy dźwięki na pewno będą EVR-a tutaj, ale na razie Drenchty nie ma. Ja dźwięk miałem Chris Bauma do mojej Drenchty. Takie nudy, że masakra. O, i już mnie przerzuciło i mam zwykłe koła. Teraz zobaczymy w tej mojej renówce, czy dużo mi nazmieniało. Na pewno kół nie mam. Na pewno koła mam lipne. Ale koła to sobie ogarnę. Mateo mi pomoże. A tak tutaj widzę, mam wszystkie. Mam wszystko do niej. Co powinno być, to mam. Tylko koła mi zniknęły, no bo nie mam modów. Nie mam modów. Dobra, to teraz wychodzimy. Siema, Krzysztof Roszyk. Wychodzimy. Gra się zatrzymuje. Dobra. I teraz wchodzimy sobie we właściwości beta i tu sobie wchodzimy 1.39 for incompatible mods, czyli dla, nie wiem, incompatible, dla niekompatybilnych modów, czy dla kompatybilnych modów. Jak tam zdrowie, Kamil? Kamil, w porządku, u mnie zdrowie, u mnie jak zawsze, widzicie mnie dobrze, widzicie mnie chyba dobrze. Dobra, żebyście tak tu. No dobra, zamykam. No i teraz się nam pobiera 1.39. Także na razie profil jest wyczyszczony. Promoc 2.51, tak? Ja nie wiem, Jakub Farming, kiedy wbija promoc. Tylko coś tam chłopaki na grupie pisali firmowej, że będzie lada chwila. No ale promocci też tam napisali, że lada chwila będzie. Nie, no ale pobieranie na tym Steamie to jest katastrofalne. Katastrofalne. 4 mega. Ja. Także nie wiem kiedy będzie. Wiem teraz, że to jest fajną mapkę, do jakiej znowu mogę podesłać. Nie, Maciek, ja nie mam czasu na mapki. Ja nie mam czasu. Jacek Górski, siemaneczko. Siemanko, Jacek Śliwa. A, Jacek Śliwa, no ty się wita, dobra. Niby dzisiaj Jakub Farming, o, no to fajnie. Premo, jak u mnie, no, nie znam typa, ty, nie znam tego typa, Premo. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Ty, no ale nie mówcie mi, że to się będzie pobierało tutaj 3 dni teraz. Tu nawet nie wyświetla mi się, ile jeszcze pozostało. 0%. Nie no, prędkość jest cudowna, dzisiaj widzę. Ja pobierałem w nocy 10 megabit, o ja, 10 minut. 10 megabitów, megabajtów. A u mnie idzie jak? No co ty gadasz, ty, u mnie idzie 4,1 megabajta. No nie rób sobie jaj.
co wy gadacie, że to tak pójdzie? Dziwne pytanie. No dziwne pytanie, no oczywiście. Siema Daniel 1977. O, cicho, coś idzie. Pozostały czas 19 minut się wyświetlił przed chwilą. Nie, to ruszy, to pójdzie o wiele szybciej na pewno. Mam pytanko, mam 4 mapy, nie mam tylko tej nowej, a jest jakaś mapka na te 4 mapki. Jakub, co ty piszesz, ty? Oh, yeah. Dzięki za suba. LTS Play. Nie, ja mam tutaj mój internet i... O cicho, już 9 minut. Jak on się rozpędzi, to on załapie, słuchajcie. On się rozpędzi. Nie wiem czemu, na Steamie zawsze był, jest i zawsze będzie problem z pobieraniem. Rozpoczynanie, później rezerwacja i pobieranie. Dokładnie. Możemy sobie zobaczyć. Czekajcie. Z nową kartę tu pykniemy i możemy sobie zobaczyć, gdzie jest tutaj mój promoc. Ale chyba jeszcze nie ma. Logi. Cyk. Czekajcie, bo nie pamiętam hasła. O, jest. No. No, 1.39. 2.50 nie jest kompatybilny. No, czyli jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma promoda. A jak wy się tu zawsze pytacie, ej! A co to Zeus teraz siedzi? LTS Play. Kupujesz tą nową naczepę? Jacek, no na pewno, no chłopie, no ja już jak tego to wiesz. Będę już ją miał, no bez problemu. Widziałem, że właśnie Polar Detail Adding coś się uruchomiło. Także możemy mieć kolejną mapę, słuchajcie. Słuchajcie, ci, którzy się pytają, ej, a jaką muszę mieć wersję, jakie muszę mieć DLC? Zobaczcie, tu macie w zakładce na promoc compatibility. Wchodzicie sobie i macie, kiedy została wydana dana wersja, 1.38 tu na przykład. I tu macie, jak ta wersja się nazywa i jakie DLC musicie do niej mieć. Także już teraz tu musicie mieć 6 DLC-ków do niej. Już do wszystkich teraz te 6 DLC-ków. Kiedy to było ostatnio? A tu było jeszcze 5. O, na 1.34 tylko potrzebne były 4 DLC. A jest jakaś wersja do pobrania, gdzie nie trzeba DLC? 3, 2, o. Est Nord. O, na wersję 1.18. 1.91 się nazywa ta wersja. 1.18 V1.17. To nie trzeba było żadnych DLC-ków, ale grubo. Gabriel Lach, witaj. Siema, Gabriel Lach. Promoc wyjdzie wtedy, kiedy będzie wydana Iberia. Zbyszek, ja myślę, że szybciej. Ja myślę, że szybciej, Zbyszek, bo jakby nie było, ludzie i tak pobiorą za tego dolara. Zobaczymy, czy się nam tu coś po... Uj, tu jeszcze nam się trochę... 4 minutki jeszcze nam zostało do pobrania. 3,5. Powitać gospodarza. Siema, Zbyszek w trasie, witam. Kolejowe pionki, siemanko. Ruch na mainie. Takiego ruchu to w tygodniu nie ma. No Zeus, zawsze w soboty jest też ruch na mainie. Soboty i niedzielę, nie? Także słuchajcie. Promoc. 1.38, 2.50. Co tu jest napisane? Contents? Co tu jest wszystko wypisane? Ja tego nawet nigdy nie czytałem, tak przyznam się. No ale co, ale można pobrać i teraz czekajcie, download, a dev też można pobrać stąd, a devy też tu są na starsze patche. No to można na starsze patche, jak ktoś chce pobierać, to można sobie starszy patch pobrać i gra gitara. Siema Arkusz, siema Sławomir. Zaraz ogarniemy, no ale pobieraj się, no tak długo mi się jeszcze nie pobierało, ty. 1,5 giga i to Fernbusa czasami jest, była. Aktualizacja, bo ja mam go. Fernbus jest odinstalowany chyba. Fernbus, o, jest odinstalowany, żebyście nie mówili, że o, bo ty i tak grasz. Nie, 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 nie gram. Jest odinstalowany. To do Fernbusa były tam po 2-3 giga i to się chwilę pobierało. Co, synku? Chcesz tu do mnie usiąść?
Tak, wiem, wiem, Kamil Sulski. No to chodź, jak chcesz do mnie. Chcesz, to chodź. Czekaj, muszę cię tak nad kablem przełożyć, dobra? Uważaj na kabel. Dobra, i siadamy sobie. O. Czekam, aż się pobierze, wiesz? I 89 osób. Możesz powiedzieć siema do kamery, żeby cię wszyscy widzieli. Tam jest kamera. Nie chcesz, nie? Nie ma jeszcze Poland. Nie, nie ma Poland Rebuilding. No promoda nie ma, Kamil. No to jak ma być? Kodamy, siema. Także Kamil, wiem, że 12 listopada wychodzi Colorado do ATS-a. No jestem ciekaw, bo wszyscy tam mówią, że to będzie największe chyba DLC, tak? Zeus, ten się ma tak. Słońce i będziemy mieli 3 miliony ludzi z tego, co dzisiaj słuchałem, wczoraj w nocy słuchałem, to 3 miliony ludzi siedzi na kwarantannie. Zmiennik wrócił, tak, zmiennik wrócił. Między innymi dlatego, no nie gramy w farminga w nocy, no bo nie ma jak. Baron dzisiaj prywatnie, zobaczymy te naczepy, bo ja nie wiem, czy ja na tym patrzę, już te naczepy oglądałem. Zobaczymy te naczepy i pojedziemy sobie do Calais, gdzieś tam sobie obok coś ogarniemy. I pojedziemy sobie zobaczyć to Calais, jak oni zrobili, no ale jeszcze 2 minuty się będzie pobierało, także mam mały problem w ETS-ie, nie wiem, czy, w czym tkwi problem, bo jak zdarzy mi się wjechać w barierki, to mi nie pokazuje procentów uszkodzenia ciągnika. Może ci się kolejowe pionki nie uszkadza ten ciągnik? Co? Myślałeś, że będę grał, co? A tu nudy, co? Tak. No widzisz, 3 minuty jeszcze zostały. No, mnóstwo czasu trzeba jeszcze czekać. Tak, nie możemy grać. No nie możemy grać, widzisz, musimy poczekać chwilę. Kamil, wiesz, że nie ma Poland Rebuilding. A no bo ty mnie informujesz, no ja wiem, że nie ma, no co jak co, ale o Poland Rebuilding to ja pierwszy chłopie zaraz. Ja zresztą dostaję zaraz przynajmniej 3 wiadomości na Steamie od takich stałych, zaufanych osób, które zawsze mi piszą, jak tylko Poland wychodzi. Bratowa po kwarantannie, Jacek. Siema podróże z wujkiem, siema. No, uwaga, minuta 14 jeszcze. Obliczamy. Jak ten pasek dojdzie do końca tutaj, ten niebieski, to będziemy mogli włączyć grę. I są nowe naczepy. Będziemy mieli nową naczepę z nowymi ładunkami. Może koparki będą. I pojedziemy na prom. Jaki prom? No na prom pojedziemy, do Calais. Ale Calais to jest miejscowość. Wiesz? A, wiem. No, będziesz wiedział niedługo. Także będziesz mógł zobaczyć nowe naczepy i prom. Okej. Okej. Pasuje? No to super. Albo w def ustawił brak uszkodzeń, Jacek? Uj. A gastronomia za ust to ciężko, nie? Bo w gastronomii teraz wszystko leży i kwiczy. Chyba ci, co mogą dostarczać, to tak jeszcze w miarę, ale... A właśnie. No... Teraz co? To teraz nie można sobie skoczyć na żarełko, tak? Jest wszystko pozamykane już? Czy tam może być na ileś metrów, ileś osób? Siema, Jakub Sybiga. Jest już promoc? Nie, nie ma promoda na 1.39, Jakub. Pewnie niedługo będzie, wiesz, ja przechodzę na 1.39, bo ja i tak teraz nie mam czasu zbytnio pograć. To nie będę czekał nie wiadomo ile i potem pobierał wszystko na raz, jak wrzucę sobie 1.39. O, już jest? Chyba już jest. Euro Truck Simulator 2. I jesteśmy na patchu 1.39. Wchodzimy do gry. Nie będzie, Kamil? No już jest. Brak węchu i smaku do pół roku. No co ty gadasz? Macak, siema. A, 16 może do pracy. Uj. A można grać promodem i Polandem na multi 1.38? Liść, nie można grać Polandem. Promodem można grać. Wykryto zmianę wersji gry. A, to ja byłem na tym patchu, tylko ja tego nie ogarnąłem, tych naczep wszystkiego, bo ja byłem na tym patchu i tutaj wszystkie DLC-ki, zarządzanie profilami, modyfikacjami. Opcje autorzy, edytuj profil. Dobra.
Dandy Eltrans. A, no to ja jestem na tym akurat teraz. Na Eltransowym profilu. Continue. Continue, maestro. Continue. I zobacz. I wchodzimy do gry. Ty, ale coś tu nie działa, ta kierownica, nie? Chyba profilera nie włączyłem. Tylko na wynos posiłki. I Wozienkiewicz. Siema, Vertexini. Ale jak tylko na wynos? Ale jak jest jakaś mniejsza, większa knajpa, to chyba może być tam coś, nie? Czy nie? Na ileś metrów. Czekaj, się napiję kawy. Takim Renault też jechać? Nie chcę tym Renault jechać, tylko on tutaj był, wiesz, dlatego. Zobaczymy jakiegoś maila. Nowe transporty specjalne, skąd? Linz, Szeged, Trelebo, Linköping. O, w Linköping też można wziąć. Dobra, ale to nas nie interesuje. Teraz wejdziemy sobie w naczepy, dobra? Czekaj, gdzie to było? Tu katalog pojazdów. Przetestuj różne warianty naczep. Siema, Tomasz Kasperek. Macak tylko na wynos, liść, dobra kawa, pyszna kawa. Dobra, jakie my tu mamy teraz naczepy, słuchajcie. O, tu mamy LLD. Ale nie potrzebujemy LLD. Nie potrzebujemy? A ja chcę je tylko zobaczyć, wiesz, co to są za naczepy. Muszę zobaczyć je trochę, wiesz? Ja to nie widziałem. No ja też ich nie widziałem, bo jeszcze nie ogarniałem tych naczep. Pojedynczo, co my tu mamy? Niskopodwoziowa. Oj, tu można nawet sobie takie długie, a to te są te, co były chyba takie, nie? 4 osie, rozsuwana. A, i właśnie tu chciałem teraz, słuchajcie, powiedzieć tylko to, o czym mi powiedział ostatnio Wores. Ze mną się nie przywitałeś, z tobą się przywitałem. I wygląda jak farmingu na czapa niskopodwoziowa, no. za 20, to jest dobre. To jest dobre, słuchajcie, dobra, jak to się mówi, dobre przyszłościowe spojrzenie na tego streama. Za 20 lat Ignacy robi live'a, a Dandy na kanapie gra w szachy i mówi: synu, pozdrów Śliwę, stary sponsor. Dobry, może tak będzie kiedyś. Słuchajcie, co mi powiedział gabaryciarz, gość, który jeździł na gabarytach, a może i nawet jeździ do dzisiaj. Damian, pozdrawiam. Powiedział, że dla niego bezsensem jest to, że my sobie tutaj wybieramy zsuniętą albo rozsuniętą, bo jeżeli sobie kupimy rozsunięcią, bo kupimy sobie rozsuniętą i co? Jeździmy cały czas z rozsuniętą. Dlaczego nie mogli zrobić tego, tak jak jest, że się oś opuszcza, to na przykład jak bierzemy jakiś długi ładunek, że ta naczepa się sama rozsuwa, a? Dopiero teraz, no Wores, sorry, Koza Nostra, siemanko. Także jaką sobie, kupimy sobie taką długą czy krótką? Krótką, po co nam długa, nie? Tak. Ale kupimy sobie krótka, czy... O, kupimy sobie taką bez tego, bez tych przednich kół. Ona mi się bardziej podoba. A tobie? Czy trzy osie? O, taka pod z dwoma kołami. Ta mi się podoba. I ona będzie pasowała do Jelona, słuchaj. Tylko czekaj, żeby ją kupić, my musimy najpierw wejść sobie do dealerów naczep. I kupimy sobie Jelona. A czekajcie, bo tu teraz... O, Schwarzmillerki są. O, macie mi to kupić. Którą? Ja myślę taką lepiej kupić. Nie, tato. Takiej nie? Nie, ona inna jest za fajna. A jaka będzie fajna? Ta ma te być ta? Fajna. Ona nam po... Mi to... Ta wytepka... Ona tam... Ona ta... Chyba sobie dobra. Dzisiaj z gabarytami nie pojeździmy, słuchajcie. Czekaj, muszę Zrobili naczepy, a ważna rzecz, ekonomia leży. No tak, Zeus, o czym my tu gadamy? Za paręnaście lat to on ciebie będzie uczył transportu. Jak tam? Mati Gorliczanin, elegancko. No ja, ale słuchaj, ja bym... Ale poczekaj, dobra? Ja chcę coś ci pokazać, zobacz. Ja bym chciał, wiesz co ja bym chciał? Ja bym chciał pokazać tutaj na filmie taką naczepę. Taką? No taką bym chciał pokazać. Ale ona nie jest podobna dla nas, tato. Ona nie jest dla nas dobra? Kurczę, a ja bym chciał taką i chciałbym taką krótką pokazać. Kupimy ją. Nie. Przejedziemy się jedną trasę z nią, a wtedy kupimy tą, co się tobie podoba. Dobra?
Dobra. To czekaj, najpierw zobaczymy jeszcze, jaki tu kolor można dać. Czerwona nie, taka zielona tak słabo, niebieska to... A tu jest własny, ja bym sobie ją na czarno dał, co ty? Nie, kadofule. No, a jaki kolor, taki żółty? No dobra, niech jest żółty, niech jest, dobra, spoko. Podoba mi ten żółty, tato. Tak? No dobra, to weźmiemy żółty, światełek więcej damy. Co tu jeszcze możemy dać? Tu tylko możemy dać jeszcze takie oponki fajne. Czekaj, tu cyk, oponki do niej. No gdzie ja tu oponki? Tu są. Oponki? Ignaś, nie zgadzaj się. Kupuj pan, siema. Pomaluj na żółto, tak. Już jest pomalowana na żółto. Dobra, tu weźmiemy to. O, tu mamy takie światło, zobacz, takie światło mamy. Zobacz, takie okrągłe, zwykłe. Te są fajne chyba, co? Takie okrągłe. Tak. Tak? Tu weźmiemy koguta. Tu weźmiemy long vehicle, czyli długi pojazd. To syrena? To nie jest syrena, to jest kogut. Kogut? No, a co my tu jeszcze mamy? Standardowe i malowane. Standardowe chyba, nie? Weźmiemy. Dobra, potwierdzam. Ja też niestety na kwarantannie do 16 listopada. O kurcze, opony się nie zmieniły. Jak się nie zmieniły? Zmieniły się opony. Dobra, kupujemy ją. Stawiamy ją w Poznaniu, ok. Tak? I teraz kupimy szybciutko jelona, bo ja chcę jelonem się przejechać. Chyba, że ja mam zarządzaj ciężarówkami. Czekaj, może mam DAF XF-105? Mam. To czekaj, tylko go ulepszymy go. Taką ciężarówką? No taką ciężarówką. Najpierw zrobimy mu tutaj tą oś dodatkową. 6 razy 2 na 4. Dobra, tą chciałem. Tak coś dziwne, tutaj felgi mam do niego założone. Jaka ona jest fajna. Taka wykokszona trochę, nie? Tak. Ale ona ma tymi. Czekaj, Ravenclaws. Tu mamy Ravenclaws. Gdzie jest Ravenclaws? Czekaj. Ravenclaws, dobra. Teraz tu mamy dane. Tu mamy dane pod DAFA. Czekaj, tu cyk. Cyk. To. Słucham. Ale ona ma taki dziwny kolor. Dziwny kolor? Michelin X. I ona tutaj jest teraz. A, czyli na sam dół, jedno do góry. 385-55 Michelin X. Czekaj. Czekaj. To jest ta. Dobra, teraz tu jeszcze zrobimy sobie osłony boczne. Nie. Nie. O. Takie mogą być, no, taki wypasiony trochę, no inny DAF. Może będę mi inny kolor. Michelin, gdzie takie opony znajdę? Zeus, no to są Zeus, ja nie mam żadnych modów, to są wszystkie tutaj z tego, z DLC-ków. Może będę mi inny kolor, bo ten... Kolor weźmiemy inny, bo kolor musimy wziąć pod gabaryty. Także kolor musimy wziąć taki. 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 Taki może być. Tak. No to bierzemy taki kolor. Zatwierdź. Jakie? To jest 1,39. Większy rozmiar na przednią oś. Ulepsz. Większy rozmiar na przednią oś, mówisz? Czekajcie, bo tutaj się cały czas mi... Widzę, że czat mi się przestawia. To jest 385x55. 385x55 na 65. Jest większe z przodu teraz. Już zostawimy, niech się te napisy tutaj, niech te napisy są. Także Zeus, to wszystko jest, są DLC-ki, stary. To wszystko są DLC-ki. Jeszcze nie siądź za kółkiem. A co, czego nam brakuje na dachu, powiedz? Nie, no ale czego nam brakuje na dachu? A? To! No? Czemu mi nie powiedziałeś? I teraz zobacz.
Tato. Teraz może być, nie? Tak. No kurde. No teraz zadziała. I teraz tylko jeszcze jaki my mamy tu silnik, bo ja nie wiem jaki tu jest silnik. 510 koni damy, cyk. Dobra, siądź za kółkiem, tak. Siema Bombel, siema. Ty czekaj, bo ciebie nie widać. Nie widać? Ciebie nie widać. O. Siemanko, siemanko. Siemanko, siemanko. Witamy wszystkich, widzisz, teraz cię wszyscy widzą. 137 osób jest. Mamo. Także możesz powiedzieć witamy wszystkich. Witamy wszystkich. Teraz zrobimy sobie dzień tylko. Weather, kronę, teraz czekaj, zrobimy 9 godzinę. Dobra, teraz jeszcze naszą naczepę musimy sobie tu... Zarządzanie naczepami. Naszą naczepę, tą, którą żeśmy teraz kupili, tą żółtą. Rezerwujemy dla siebie, użyj, tak. Dobra, i teraz nasza naczepa niby tam gdzieś jest w garażu, ale my, zobacz co robimy, taki patent robimy. Czemu nam się znowuż ciemno zrobiło? Patrz, patrz, taki zestaw mamy dzisiaj. Jakie piękne! Piękne, to jest cudowne. Czekaj, jeszcze tylko profilera włączę, bo mam profilera wyłączonego z tego co widzę. A, i jeszcze jedną rzecz w profilerze trzeba zrobić, którą żeśmy wyłączyli. Jak graliśmy w farminga, trzeba tu zrobić 65 chyba było. O, widzisz i od razu się ruszyła, nie? O, i teraz normalnie zapalamy. Chcesz posłuchać jak... Czekaj. Wyłączymy muzykę, bo teraz najważniejsze, żeby słyszeć silnik, a ty w słuchawkach będziesz... Daj, posłuchasz silnika? Mhm. Czekaj, jeszcze shiftera, bo ja nie myślałem, że my będziemy jeszcze jakoś super grali. Shiftera tu założę. Siema, siema, wuj od Grek. Siema, witam. Czekajcie, ja tylko tutaj muszę... A, już ty tu kręciłeś, ja widzę. Piękny zestaw, Matsak, nie? Uwaga, odpalamy. Jesteś gotowy? To tym guzikiem odpalasz. Raz i teraz drugi. Uwaga. Jak ona wytofuje. Może być? Mhm. Teraz mogę na słuchawki? Mhm. Słuchajcie, zwykły dźwięk Dafa arbuzowy. Oj, Lucius coś tu zadziałał. Arbuzowy człowiek. O. Witam, Motofan V2. Siemaneczko. Teraz wiesz, jak się włącza ten? Klawiszem O, tutaj się włącza, tym sygnały. Jedziemy, tato. Jedziemy? Tak. Ale jakie... A nie pamiętam, jak się podnosiło oś. Ale dobra, nie będziemy jej podnosili. Siemanko, Lucius. Dobra, teraz czekaj. Weźmiemy sobie mapę. Zobaczymy sobie Calais. Gdzie jest Calais? Tu jest Calais. I przetepniemy się do Lille. Tepniemy się do Lille. Go tu. Żeby sobie zrobić krótką trasę, słuchaj. Słuchajcie. Tak, słuchajcie. Ty już, ja widzę, się nauczyłeś. Mhm. O, trzeba rozmawiać, nie? No pewnie, że tak. Tutaj sobie staniemy naszym samochodem, zobacz. Elegancki zestaw, co żeśmy sobie wybrali. Ja z tobą najlepsze ciężarówki mam w grze, ty. Tata, ale jaki mamy fajny kolor. Fajny kolor, tylko ta naczepa żółta nie pasuje trochę. Dobra, teraz sobie weźmiemy stąd... Bombel rośnie nas... nie oddam, bez walki nie oddam tego miejsca. Dobra, i teraz sobie weźmiemy coś. Zobacz, mamy taki traktor, ale do Francji. Do Francji my nie chcemy jechać. Do Niemiec też nie chcemy jechać. My chcemy jechać z Lille. O, taką koperką. No tak, ale ja chcę jechać do... Tam do... A, o, nie do mama Felix. Jest. Mama w kuchni. Do Felixstowe. Czekaj. Mama. No mama jest w kuchni. Mama, odpowiedz mu, że jesteś. No, widzisz? Słyszysz, znaczy się? Dobra, i bierzemy ten traktor i pojedziemy na prom. Jaki prom? No czekaj, usiądź teraz tu, wyżej.
Logika tych ładunków na nisko podwoziowa jest porąbana. Targasz część wiatraka z magazynu do magazynu. Dandy Junior. No, być może Dandy Junior, nie wiadomo. Kiedyś może. Nie? Czekaj, musimy chyba tu... To ma taki fajny dźwięk, czy ja mam, kurde, jakiś dźwięk z tego? Czy ja mam w modach jeszcze jakiś dźwięk? O co tu? Ty zobacz, tu są takie koparki, ty. A ty wymienisz tą koparkę. No ale to do Belgii, w drugą stronę. Ale tam zakręcimy tą koparką. Zakręcimy na promie i wrócimy i pojedziemy do Belgii? No dobra. To weźmiemy ją. Będzie kierować na kolej. To zaraz bombę ustawimy. Czekaj, gdzie my się tu mamy załadować? A myśmy świateł nie włączyli. Bo wycieraczki były. Ty, ale tu był taki dźwięk fajny, czy ja mam jeszcze w modach coś zostawione? A i te skrętne koła w naczepie, jak ja tego nie lubię, że tego nie idzie wyłączyć. My tu mamy GPS-a, mamy tam na szybie. Dobra, i cofamy, uwaga. Zaraz zmienię trasę, Bombel, spokojnie. Znaczy, motofan, ja przyszedłem tylko z jednego powodu, że ja nie mam czasu teraz grać i chciałem po prostu taki odcinek nakręcić z przejścia tej 1.39, a że nie miałem czasu i ochoty nakręcić odcinka, to dzisiaj postanowiłem, kurde, sobie zestreamować to i to właśnie robimy, także zaraz pojedziemy do Calais na prom, zobaczymy, jak to tam wygląda. Nie, my będziemy mieli koparkę, no chciałeś koparkę. Trochę krzywo ja tu parkuję. A jakie on ma trąbnięcie? Trąbnięcie takie samo jak miał. Dobra, i ładujemy, uwaga. I co myślisz? Idziemy zobaczyć, nie? Idziemy też zobaczyć. Ale jaką mamy lalką koparkę. Wielką, nie? Zobacz. Ona ma tutaj łańcuchy, tu jest przyczepiona takimi łańcuchami. Gąsienice ma przyczepione. A powiem ci, że taka nawet spoko, nie? Tak, Kamel 89, dzisiaj rodzina. Czy mój syn lubi ETS? Nie, jak go zainteresuje, to on lubi. Coś, jak go zainteresuje. A widziałeś, jakie światła żeśmy sobie fajne wybrali? Patrz, włączę. Ej, czekaj, bot. Włączę awaryjne. Patrz, jakie fajne. Takie, tam kupiłeś siedełka. No. Ty, i zobacz, wzięliśmy tą koparkę, wzięliśmy tak prawie pod kolor ciągnika. Widziałeś to? Dobra, wsiadamy do środka. Ustawimy sobie zaraz tutaj na prom. Ustawimy sobie na prom trasę, objedziemy. Co? Chcesz już iść? Dobra. Bo ja będę zaraz mamą. Dobra. Czekajcie, teraz muszę trochę do góry wziąć. O, dzisiaj taka będzie. Dzisiaj właśnie taki typowy spontan, słuchajcie. Dobra, lecimy na ten prom. Family Tracking, tak, jeszcze z parę lat będzie kręcił kilometry. Krzysztof Lakota, dzięki. Jaśnie pan kierowca. Chłopie. Ale normalnie jestem zszokowany, że to tak pięknie chodzi ten silnik. Dzięki bardzo, Krzysztof. Proszę, Adrian dołączył.
Krzysztof dołączył? No pięknie. Ale naprawdę tutaj dzięki za radę, z przodu większe opony, całkiem inaczej wygląda ten dafik. Jednak nie można mieć wszędzie takich samych opon pozakładane. Ja na długich jechałem, nikt mi nie mówił. Krzysztof Lakota, długi czas. Ta nawi na szybie. Nie, to jest wszystko z gry. Tu nie ma dzisiaj żadnych modyfikacji. Poza modyfikacjami do Reni. Siema, strefa symulatorów Kuby. Siema, siema. No, także my na Kale się kierujemy. Zobaczymy tam ten prom, to całą miejscowość dookoła sobie tak obczaimy. Także ja przez jakiś czas po prostu, nawet jak będę robił trasę firmową, to będę po prostu ją robił bez żadnych map na razie. No chyba, że promoc wyjdzie. Sultan, to jest dźwięk z gry. Daw 510 koni, chłopie. G29 nówkę kupujesz. No byleby była z gwarancją, Bartek. Najważniejsza. Najważniejsza, żeby była z gwarancją, bo... G29 coś są. Ja po prostu nie miałem jej, nie testowałem, ale bardzo dużo osób, które te kierownice miało, moich znajomych, bądź tylko takich, które tam gdzieś po prostu mi coś napisały, bardzo dużo osób narzekało. No w ogóle na pedały bardzo dużo osób narzekało. Już ETS-2 jest oficjalny. Tak, 1.39 jest oficjalny. Czekajcie, czy ja dobrze jadę. Dobrze jadę, dobra, na Calais jedziemy. Bo nie siedzę już prawie w ETS-2, ale dzisiaj se zrobię. Nandy, teraz nie masz żadnych modów i ile masz FPS-ów? Powiem ci, że nie mam włączonych teraz FPS-ów. Nie wiem, jak teraz włączyć, nie chcę kombinować z tymi. Nie chcę kombinować z klawiszami. A nie pomyślałem, żeby, ale FPS-ów zawsze jest sporo. No bez żadnych map to tutaj 60 musi być. Tak, najlepiej, Bartek, jeszcze jakbyś kupił, jakbyś sobie przedłużył gwarancję. Wiesz, to dużo nie kosztuje, a wyciągniesz do 5 lat. Chyba, że nie można, no to... Ja mam G20, od stycznia jest pięknie, ale czasem obroty falują. No właśnie, Zamsus. I to samo miał Mateo, tylko Mateo tam coś podrobił. Chyba, ja w końcu nie wiem, na czym to się skończyło, ale... A jeden mój znajomy, który tutaj na streamach też wpada, nie wiem, czy kupił, czy chce kupić tą G923, tą najnowszą chyba, którą Logitech wypuścił, tak mi się wydaje. I on mówił, że to jest też po prostu zerżnięta z G29, słuchajcie, no nie wiem, co oni robią, ale mógł wziąć Thrustmaster, ale droga skrzynia biegu. No, skrzynia biegów jest droga. Ale Bartek, szczerze ci powiem, że naprawdę, ja nie pamiętam, kiedy ja jeździłem na manualu. Ostatnio jeździłem na tą Renault Premium, no ale tylko dlatego, że po prostu miałem dźwięki i chciałem ją tak podusić od dołu, no ale to można na powiem ci szczerze, że ja bym wolał jakiegoś Thrustmastera już sobie kupić, tak myślę, łatwo jest powiedzieć, bo to jest kupa kasy do wydania, ale siema Jarek Wojciechowski, to jest bardzo łatwo powiedzieć, ale kurde, no lepiej chyba, nie wiem, czy wziąć na raty, czy co, nie wiem, ale no wolałbym chyba tego Thrustmastera, co Bohun miał, tego TGT, no po prostu on mi się tak podoba. To jest taka kierownica, tak jak ja to mówię, genialność tkwi w prostocie. Sławomir, ja nie wiem nawet ile on ma przebiegu, bo to nie jest moja ciężarówka, ja nią tutaj... Czekajcie, jak ja my teraz jedziemy? My teraz jedziemy w lewo. To nie jest moja ciężarówka, to jest ciężarówka, którą jeżdżą moi... Że tak powiem, w grze. Dystans. 1703, a nie, to jest dystans, poczekajcie. Ej, tu jest 109 tysięcy, czekajcie. 109 tysięcy on ma przebiegu. Ty, no ale ten dźwięk taki bulgoczący mi się bardzo podoba.
trzeba się tu im wpychać, bo inaczej. Ajajajajajajaj, ale. To było blisko. No sułtan, no niestety, w ogóle jak tam zmodujesz, to czasami to na tych biegach ona tak rzęzi długo. Fajny panel startowy wyglądał, widziałeś? Nie, jaki panel startowy? 109 tysięcy. Co chcesz? Telefon? Ale mój? A, chodzi ci o ten panel startowy, tak, jak wchodzisz do tego, do gry, no, elegancko to wygląda. 109, Mirek, to nie jest nówka, to jest DAW, którego ja już kiedyś nawet na multi używałem, a jakiś tam jeden z moich pracowników nim jeździ. Zeus, czasami nie, czasami ten automat coś tak lipnie działa, tylko to trzeba tam też dobrze ustawić, dobrą skrzynię sobie dobrać, ale... No nie ma jakiegoś, słuchajcie, nie ma jakiegoś tam, wiecie, nie ma tragedii, no. Kamil Korzekwa, nie możesz, tu się nie jest moderatorem, tylko dlatego, że się zapytasz, czy możesz być. Tu na moderatora się pracuje swoim jestestwem. Już podróże z wujkiem ci pokazuję. Taki zestaw z kupioną naczepką. Taką naczepką, a DAW to czekaj, to jest chyba średnia kabina? To najniższa nie jest, to jest średnia kabina bodajże. Tego DAW-a to starzy bywalce mojego kanału na pewno znają. Tylko mówią, wtedy był biały, miał ten efficient line, czy jak to jest ten dźwięk. G27 to chyba najbardziej udana kierownica. No chyba Zamsus tak, chyba tak. No tak, Jakub, ty pracujesz jestestwem. Średnia kabina, no. Zobaczcie, jak się tutaj... Jakiś zjazda oni stoją. Dobra, i jedziemy, czekajcie. Kamera numer 4. No nie mówcie mi, że ten DAW tak pięknie chodzi. Można niestety rozglądać, ale my sobie tu wszystko zaraz objeździmy. Teraz czekajcie, tam był wjazd na prom gdzieś do góry. Fajna ta króciutka naczepka, fajna jest, kurde. Trochę, no, słabe jest to, że ten krótką naczepę kupię rozsuwaną, że jak wezmę dłuższy ładunek, że ona się sama nie rozsunie, nie? Ufolutek, siemaneczko, witam ciebie. Sultan, pięknie, nie no. Moim zdaniem pięknie pracuje, jeżeli chodzi ci o DAF-a. Tak, tu jest chyba zjazd z tego promu, nie? Bo ja nawet nie wiem, czy ja dobrze tutaj wjechałem. Objazd mam wyłączony, bo to pomyłka WTS. Siema, Dandy. A tak to jak zdrówko. Myszaty, siema. Myszaty, zdrówko w porządku. Bardzo dobrze, zdrówko, dziękuję. A ja dzisiaj na 1.39 przyszedłem, bo... No bo po prostu... Nie chce mi się już czekać i... Tak jak mówiłem, nie mam tyle czasu teraz, żeby grać, to nie będę czekał nie wiadomo ile, że mapy wyjdą, że to, że tamto, bo ja i tak prawie teraz w ogóle nie jeżdżę. Tam jest jakiś wjazd do góry na promka. A, to jest wjazd 9. Ile tu jest tych wjazdów? 8, 7, 6. Za 120 mil oficjalnie promoc 2,51. No co ty gadasz, Transglobal, poważnie? Słuchajcie, tu nie można wjechać, trzeba tu wyjechać teraz. Nie no, ale elegancko.
Ignacy, ty chciałeś prom zobaczyć. Przeproś, że na 1.39 jesteś? Ignacy, teraz wjedziemy na prom. Czy ja tam do góry wjadę, czy tu tylko na dół się wjeżdża? No zobacz. Co? A no dobra, no ślizgałeś. A co, chcesz zobaczyć wjazd na prom, czy nie? Nie, tato. No dobra, to idź wtedy do mamy, jak nie chcesz. Czyli stream się przedłuży, bo trzeba będzie jeszcze nowego... Mefisto, nie no, za 120 minut, za 2 godziny, nie, nie da rady, nie da rady, chłopie. Nie no, słuchajcie, no wjazd na ten prom naprawdę jest kozacki, no na pewno jest lepiej niż było. Teraz tutaj, no proszę ja was, i w dół się zjeżdża, no i tak powinno być. A czy z drugiej strony zjazd też są? No beneficjent, to są SS-owskie dźwięki do DAF-a, chłopie. Ja jeszcze spojrzę, czy jakichś dźwięków nie zostawiłem, ale wydaje mi się, że nie zostawiłem. Słuchajcie, zobaczymy, przepłyniemy się do Dover, nic mnie to nie kosztuje. Tak, czat poczyta, no. A official trailer, no, Transglobal. DAF ma takie dźwięki w SCS-ie, no. Ja tego Jacek Gulgotania takiego nie pamiętam, żeby DAF to miał. Kale konkretnie zrobione, no. Siema kaktusik. Dobra, zawrócimy tu. I z powrotem na prom. I przepłyniemy się teraz tak, jakbyśmy przypłynęli do Calais. Na którym myśmy wjeżdżali? Na 8 czy na 7? Pamiętacie? Kamil, siemaneczko! Dobra, i teraz do Calais. Pyk, wsiadamy na prom i płyniemy. Calais? No i co? I to bardzo dobrze. Coś się zmieniło w 1.39? No oprócz tych naczep, które doszły, między innymi taki kruciak, ale naczepy rozsuwane, trzyosiowe, dwuosiowe, różne. Oj, dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Mariuszka. 20 zł. Już dawno mnie tu nie było, Danielu, ale widzę, że dalej jesteś brzydki jak kiedyś. Pozdrawiam z listego Lips. Dzięki bardzo, pięknisiu. Dzięki bardzo za donate, Mariusz. Kurde, Mariusz, naprawdę. Może kiedyś się uda nam spotkać, to teraz uwaga, poleci pocisk. To porozmawiają sobie dwa brzydale. Siema, dzięki bardzo, Mariusz. Dobra, patrzymy się teraz. A, przyjechaliśmy na ten... Na dziewiątkę, tak samo jak, czyli jest jeden prom, jest tam ich kilka, zaraz sobie przelecimy. Artur Serafin, jak mi dzień mija? Dobrze mi mija. Ciekawe, czy jest jakiś mod na 100 ton ładunek. To nie jest problem, Jakubik, zrobić 100 ton. Ale czy ja dobrze zjechałem z tego promu, słuchajcie? Bo wyjechać można normalnie, a tu jest strzałka w lewo, a tu już się nam robią. A tutaj był wyjazd, ja tam pojechałem tak trochę pod prom na Janusza normalnie, pod prąd. Grzesiek, źle jedziesz. Już teraz wiem, Grzesiek, że źle jechałem. Ale słuchajcie, nisko podwoziówka trochę chyba haczy tu różne rzeczy. Albo to jeszcze coś nie jest dopracowane. Powiem wam, podoba mi się. Podoba mi się tutaj ten przejazd. Fajnie to jest zrobione.
Tak samo jak, no... Czekajcie, tam w Anglii też było przerobione, ale teraz ja nie pamiętam, to chyba Promoc przerobił, nie? Z optymalizacją, Jarek, no ale jak nie masz żadnych modów i map, to nie powinno być problemu z optymalizacją. Problemy się zaczynają, jak zaczynasz pobierać modyfikacje różnego rodzaju, no. Panel startowy, fajny, tak, Mati Gorliczanin, widziałem, możemy go jeszcze raz zobaczyć. Oj, 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 oj. Nie lubię jeździć na kamerze zewnętrznej, znaczy nie lubię, no. Nie ma tego wyczucia tak na tej kamerze zewnętrznej. Na multi jest więcej ludzi, tak pojedzie, będzie grubo. No, będzie grubo tu na multi, na pewno. Chyba, że coś wymyślą, no collision czy coś, wiesz. Na czepy jumbo ci brakuje? Mi brakuje silosów, że nie można sobie silosów kupić. Tylko te żywcówki można kupić na razie. No ale słuchajcie, sam przejazd, wyjazd, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Bez... Adam Rogaliński, gdzie lecisz? Ogólnie mam chyba coś na Belgię wzięte. Do Liże. Zaraz zobaczymy, czy działa ten Route Advisor. Zaraz, od razu zobaczymy, czy działa Route Advisor. A zmienię, nie chcę zmienić profilu, ja chcę mody dodać. A jak tu teraz dodać? A i zobaczcie, tu u góry nie wiem, czy to było, a jest akurat co ciągniemy. Nawet ładunek jest taki, jak ciągniemy. Fakt, zapomniałem, że grasz na Golasie. Tak, na Golasie gram, na Golasie. No ty, no co, no nie mogę tutaj, zakup, zarządzaj. Tu nie ma żadnych modyfikacji, czyli co, zmień profil, tak, i wejdzie nam do, wejdziemy do profili. I teraz Dandy Eltrans, zarządzaj modyfikacjami. I teraz wybieramy tylko Route Advisor, gdzie on tu jest? Masz Juszkiewicza? Gdzieś tam mam go, ale... Szczerze wam powiem, że tak mi aż nie kręci ten jego głos. Czekajcie. Gdzie jest tu tych modów? Pójdzie dzisiaj w kibini matry? Oj, tu pójdzie. Tu jest ten Navigation Pack. Możemy spróbować. A ja bym chciał jeszcze zobaczyć Keine Straßenpere. To było ten Brak Barier i Route Advisor. Czy mamy Route Advisor do profilu? Musisz wyjść. A, no to z opóźnieniem niestety działa czat, także proporczyki, to mnie nie interesuje, to mnie nie interesuje. O, i tu jest teraz ETS 1.38. Czekajcie, czy to był ten? 1.38. Chyba ten, spróbujemy, bo ja miałem 2 i jeden był trochę skopcony. Dobra, i w continue. A gdzie masz te telepasy? Transglobal. Te telepasy mam, nie pamiętam gdzie. Czy te telepasy już mam wsadzone gdzieś? Nie pamiętam nawet Transglobal. Dobra, wchodzimy tu i zobaczymy, czy działa. Czy też mi będzie krzaczył coś tutaj. O, działa. I działa. Pięknie. Na przednią szybę pytałem. No to wchodzisz sobie Emyto. Emyto sobie wchodzisz. Budować układ pneumatyczny odnośnie działania drzwi w autobusie. Oj! Artur Serafin, no to ładnie. Słuchajcie, wszędzie druty kolczaste. No jesteśmy w Calais normalnie. Transglobal trochę mnie poniosło? Nie, bo to jest tak, że modyfikacje są w jednym... Fajnie by było, gdyby każdy profil mógł mieć swój oddzielny plik z modyfikacjami. A tak macie wszystkie modyfikacje w jednym miejscu. I teraz to nic, że ja mam ich tam tyle, ale ja je używam na kilku profilach. Są przyjęcia do MTB. Jacek, nie wiem, co to MTB jest, chłopie.
Ale jeżeli chodzi ci o MTD, to nie, nie ma przyjęć, nie ma przyjęć. Także my to sobie dowieziemy tutaj. Oczywiście Wojtek na kierownicy gra. Cały czas na kierownicy. Siema Kuri, witam ciebie. A dzisiaj jedziemy do Liże. Jesteśmy tutaj, bo ja chciałem tylko Kalę zobaczyć. Ale się tepniemy, pojedziemy sobie do Liege i nie przegap naszego widzenia zwiastuna. O, premiera zwiastuna o 17, a MTB. No, powinien być folder z modyfikacjami, taki odpowiedni i każdy profil powinien mieć swoje modyfikacje, a nie, że one są wszystkie w jednym miejscu. To by było fajne. Bo tak na przykład ja chcę usunąć, na przykład chciałbym usunąć sobie jakiś profil i z tym profilem by zaraz ginęły mi te modyfikacje, które by były do niego przypisane. Albo bym je sobie skopiował, bo bym wiedział, że jak usunę ten profil, to że one mi się też usuną. 300 km mamy do celu, to sobie przejedziemy ten kawałek. Ten, co robił tyle krzyku o DLC, pamiętasz? Nie zgłosił się. Ale Kargomaniak, przecież on pisał, że on nie chce. To było tak, że on robił krzyku, ale on nie chciał, żeby mu ktoś kupował. Bo to z jednej strony on miał pieniądze, tylko chciał na coś innego przeznaczyć i on nie chciał, żeby mu... Popatrzcie, już w ruchu AI są te naczepy, kurde. On nie chciał, żeby mu ktokolwiek kupował. To było takie... Nie stać mnie, ale jak mi ktoś by chciał kupić, to ja i tak nie wezmę. Jaką kierę polecasz? Kurde, ja ci powiem, nie wiem, ja mam G27 i nie wiem, czy bym G29 kupił. Kurde, nie wiem. Nie wiem, wolałbym chyba coś, naprawdę, wziąć sobie coś droższego na raty może, ale żeby to mi działało, bo te G29... Jedyną osobą, która na tą kierownicę nie narzeka, którą ja znam i która ją ma, to jest wujek Bochum. On od początku na nią nie narzeka i... Ale no wiecie, no... Reszta ludzi, które ja znam, to naprawdę sporo czasu gra na kierownicy i no... Prawie każda z nich coś tam do tej kierownicy ma. Przeważnie do pedałów, ale do kierownicy też. Startuję i ja dzisiaj. Czas ruszyć gwiazdę z bazy, Kuri. No, prawda, Kuri. Ja zobaczę, może mi się uda. Dzisiaj nie, w tygodniu chyba ruszę trochę już Renatkę. Nie kupuj logiścieka. No nie mów tak, Polish Boy, bo G27 naprawdę dobre. G923 jest teraz tak. Ten, co nie szuka łaski. Tak. No, Krzysztof Lakota kolejny, który ma G29 i pisze, że naprawdę jest dobra. Oj. Dzięki. Artur Ogórek. 3 złote 11 grosz. Dzięki, Artur. Na trasie i szerokości od starego widza, haha. Dzięki bardzo, stary widzu. No ciekawe, jaki stary, ile ty masz lat, że ty piszesz starego widza. Ale dzięki bardzo. G29 to tylko problem, ale Zbyszek, w trasie tam coś widziałem, że wystarczy jakiś starszy profiler pobrać. Dźwięk Merca od DVR-a. Czy ja Mercem mało jeżdżę? DFGT, Adam, no niezniszczalna kierownica, Driving Force GT, głośna, ale niezniszczalna. Kiedy jakiś konwój? Joter, nie wiem, kiedy będzie konwój. Jest super G29. Ja mówię, mi się G29 podoba. Same koło kierownicy, że ma tyle tych przycisków i pokręteł. Ale pod tym względem też bardziej mi się ta TGT podobała, co miał Bochun. To mu się tam niestety spaliła chyba. Starego stażem na kanale. Tak, starego stażem. Shifter z SKRS i funkcjonuje. No i bardzo dobrze, że takie głosy się pojawiają, bo ja mam naprawdę mnóstwo takich znajomych i nieznajomych, którzy narzekają. Ciepło w te chłodne dni. No dzisiaj tak faktycznie tak byliśmy tam sobie nad takim jeziorem, to tak... Nie było zimno, ale no to już nie są te takie dni, w których by się posiedziało na ławeczce, nie? Siemano Silent Bob, witam.
Nie, ale powiem wam fajnie, fajnie, że te naczepy dali. Prr, szalony, się tak nie rozpędzaj. Bo kolejne jakieś ciekawe rzeczy można sobie... Kolejne ciekawe rzeczy można się bawić teraz w ETS-ie. To jest bardzo fajna sprawa, bardzo mnie cieszy to, że cały czas coś tutaj robią. Dużo osób? Arek w Pomagierach, witam, dziękuję bardzo. Cię wypatrzyłem szybciej niż program cię zweryfikuje normalnie i zaraz mu się wyświetlisz. O właśnie, witam Arek, dzięki bardzo za wsparcie. Dzisiaj zaraz po streamie zaktualizuję listę. Dandy Trustmastera sobie kup. Tak, ja nie potrzebuję, ja mam G27, jakby mi padła, bo ze względu na brak funduszy na razie, to pewnie bym sobie kupił naprawdę używaną G27 stąd gdzieś. Widziałem, to można kupić za 1000 koron, to za 420, 440 zł używkę. Bordka, ale fajnie wygląda, no byliśmy tam, fajnie wygląda. No, właśnie kurie o tym mówię, to coraz więcej osób i to nie jest coś, że ja mam coś do tej kierownicy, bo ja jej nawet nie testowałem. Być może jakbym poszedł do WebHali, się zapytał, czy na testy by mi jakąś kopsnęli, może by mi kopsnęli? No Artur, właśnie to jest to, że jak po tylu latach miałbyś wymienić G27, to chciałbyś wymienić na taką kierownicę, tak jak kupowałeś G27, nikt na nią nie narzekał, każdy był zajarany. A G29 dużo ludzi chwali, ale jeszcze więcej ludzi ją hejtuje za to, jak ona działa na przykład. Chyba tu musimy jechać. Tam w ogóle w lusterka nie patrzałem, co tam. Ja czekam w prowadzie pogodę na stałe. Lato, jesień... no wątpię, żeby wprowadzili. Może kiedyś wprowadzą. Mogliby wprowadzić te pory roku, nie? Ciekawe, w jakim stanie zacznę używka. Kuri, ja wiesz, ja tutaj widziałem na marketplace w Szwecji, bo ludzie, widziałem G27 czasami, to 1000 koron tak chcą, a 1000 koron w przeliczeniu to jest 440 zł. To by się kupiło, to by trzeba było najpierw sprawdzić, to nie jest tak, że ja bym ją wziął, zapłacił i dobra, i tego bym sprawdził, albo u tego kogoś w domu bym sprawdził, profiler na maksa bym ustawił, czy wszystkie force feedbacki działają i gra gitara. Artur Serafin. Ja ją mam tą moją, nie wiem, 6 albo 7 lat. Nie pamiętam, w 2013 ja ją chyba kupiłem. Ja nic w niej nie ruszyłem, nic, totalnie nic. Tak jak ją kupiłem ze sklepu nową, tak ją mam. Panów o kocim jazda nie ma nic. Co tu się dzieje? Co to za o kocim jazda? Niby gadali, że jak wyjdzie 1.31, to wprowadzą. Od Grimesa właśnie, Mephisto, dobrze piszesz, ale wiesz, fajnie. No kurde, dokładnie, że nie. Wiesz, ja się zastanawiałem swego czasu, żeby nie kupić, nie po to, żeby zarobić, ale dużo ludzi jest takich, którzy czasami coś tam piszą. Ale kupiłbym, bo wiem, że w Polsce 600 trzeba za nią dać. Jakbym kupił, jakiś znajomy by chciał, ona by była w dobrym stanie, to bym mógł ją nawet mu sprzedać za te same pieniądze, byleby za przesyłkę zapłacił. Ale ja nie mogę być gwarantem, że no, ten, ja ją sprawdzę, ten ktoś ją weźmie i że ona mu się za miesiąc nie rozleci. Dlatego odbiłem. G29 od 2 lat i nie możesz powiedzieć drugiego słowa. No. Ja przesmarowałem tylko dla własnego spokoju ducha. A. Tylko panowie, to proszę się grzecznie i nie wyzywać się. Właśnie kiedyś Mateusz mówił, że jakbym chciał, to trzeba by było z tobą pogadać. No kurie, no bo tutaj było kilka takich, naprawdę, za 1000 koron i zdjęcia były, wiesz, na marketplace takie, że... No tylko po co, no kupić, żeby leżała w piwnicy, a jak wyjdzie za rok, za dwa, zanim tami się nie rozsypie, jak wyjdzie jakaś fajna kierownica w przystępnych pieniądzach, to co, będę dalej na G27 grał? Wiecie, jakie mam podejście, nie ma co się cofać, nie?
po co im ten drut kolczasty w kale? Zabezpieczenie przed migrantami. Pewnie tak, czarne lak. 140 km jeszcze do celu. Też Magedonowie nie wiem, na co nie narzekają. Tobik, bo to wiesz, to zależy jak trafisz. G27 też miała taki cały jeden sort kierownic, które po prostu miały problem z tym centrowaniem coś tam. I one po prostu były do kitu G27. Jakiś taki jeden, wiesz, jeden rzut z taśmy. Siema, Danko. Różowych brak kurii, no a dziwne, 120 parę osób na czacie i na streamie i brak różowych, no ale być może się ogarnęli już, ej. Ja normalnie cały czas nie mogę uwierzyć, słuchajcie, że to są dźwięki z DAF-a, nie? Normalnie nie mogę uwierzyć, że to są dźwięki z DAF-a. Co tu się dzieje? Voltobik, Thrustmaster T-300S i G20, dobra. Ja to gdzieś wjechałem i poczułem się jak w bazie wojskowej. Jedziesz na Kale? Justyna Flisikowska. Nie, ja już byłem w Kale. Teraz jadę się odstawić po prostu. Jadę odstawić ten ładunek. I wtedy po prostu trzeba sobie tylko ciężarówkę przygotować na następną trasę, żeby ruszyć. Do dziś w niektórych kierownicach Logitech. Oj, ktoś, Artur, wyrzucił. Dobra. Nie wywołujmy różu z lasu, chłopie. Z torebki chyba. Jasiu Fosola, witam. Jeszcze mamy 110 km. Kto by nie widział zestawu, to proszę sobie popatrzeć. Ty, no normalnie jestem zadowolony, że mi ktoś powiedział, że do przodu większą oponę, żeby założyć. A tak ten ma tą mordę wyżej, także tak można powiedzieć. Albo zakup Solaris Urbinosa. No fajnie brzmi ten DAF, ja się aż sam zdziwiłem. 510 koni zwykły silnik STS-owski. No widzisz, Artur, no i tak to działa właśnie. Ja myślę, że te G29 też pewnie idzie tam coś naprawić, idzie coś tam pokupować. Wiecie, jak ktoś chce, to może to zrobić. No ja wychodzę z założenia, że po to kupuję coś nowego, żeby to mi działało, nie? I tutaj jak ja bym wykupił sobie to ubezpieczenie na 5 lat, to i tak już by było po tym, gdyby mi coś teraz padło, nie? Zeus, 9-osiowe naczepy ze skrętnymi wózkami? Ocie, panie. No to na Colorado sobie je sprawdzimy. Uj, przechaczyłem. Skorpion, a jak w Szwecji? Normalnie jak w Szwecji może lecieć. Krzysiu dalej śpiewa. Może kiedyś sobie tam do was wpadnę, ale nie mam na razie czasu. Dźwięki silników poprawili. Pozdro od Adamcie 19, dzięki bardzo. Wiesz, że akcja Mad Maxa rozgrywa się w 2021 roku, Sienek? Nie wiem nawet. Jest aplikacja do G29 z ustawieniami. Przemas, trochę laguje? No trochę laguje Przemas, ale na to nie poradzę nic. Nie poradzę nic, że laguje. Że SCS potrafi zrobić takie rzeczy, ale o jakie rzeczy ci chodzi? Chodzi ci o te naczepy 9-osiowe z wózkami? Skrętnymi? Osiami? Ale połączyłem 9-osiowe z wózkami? Skrętnymi? Osiami? Nie wiadomo, o co chodzi.
Moim zdaniem Iberia lada chwila będzie ogłoszona, mam nadzieję. Nakładkę na Poland Rebuilding? No tylko jest problem, bo Poland Rebuildingu nie ma na patch 1.39. No właśnie, 30 zł, oj, i dalej śmigasz na swojej kierownicy. No czyli to nie są jakieś tam rzeczy nie do zrobienia, nawet jak coś padnie, nie? Jacek Śliwa, do czego ty mi tutaj jako moderator namawiasz? Nie ma problemu, wiesz, że drzwi zawsze otwarte, Transglobal. Fajnie, dzięki. Może znaleźć się zdecydowanie suwaka dźwięku turbo na ekranie opcji gry WTS 2. I źle zjechałem. Ale zobaczymy sobie, słuchajcie, bo tego nie wiedziałem, że coś takiego jest. Zaraz zobaczymy. Efektów dźwięków ciężarówki, silnika, hałasu, ruchu, nie ma czegoś takiego. Czekajcie, co tu jest. Kurde blade, no jak mnie denerwuje, że mi się Iberia grudzień. Głośność silnika, głośność wydechu, głośność turbiny. Turbinę sobie można podciągnąć. Ty, czekajcie, bo teraz musimy tam zjechać. Jacek, ale wiesz, no ty jako moderator też powinieneś przestrzegać mi tutaj regulaminu, chłopie. Także teraz można sobie podciągnąć jeszcze dźwięk turbiny. No coraz więcej robią. No i bardzo fajnie, że robią, no. Będzie coś tam powiedziane, kiedy 1.39 będzie można grać na promocie? A gdzie będzie powiedziane? A do Polish Boya to było pytanie, dobra. Czekajcie, zaraz tutaj jesteśmy na miejscu już. Myślę, że po wyjściu Iberii, odświeżeniu Going Kiss, ludzie zaczną odchodzić od... Nie, Tobik, nie, nie. Nie, nie będą odchodzić od promoda. Promoc to jest po prostu promoc i... Powiem ci, że... Siema, Majster. Powiem ci, że... Kurde, no promoc to jest... Nawet na goła nakładka, słuchaj, ile zmienia już w Polsce. Goła nakładka promoda. Czarne raki, że nie ma mapy Węgier, ale na 1.38 była. Kto się przerobi na 1.39? Pyk. Nandy, widziałeś grę Transim? Tak, widziałem. Widziałem właśnie u Bohuna kawałek, widziałem jak tam grał. Fajna. Ja nie mam czasu na kolejną grę, to nie ma czasu. Życia by nie starczyło, słuchajcie, na kolejne gry. Ja ledwo 8800 km zrobiłem. Mam nadzieję, że Mirek akurat teraz poszedł na dwójeczkę, to nie słyszał tego. 8850 chyba kilometrów zrobiłem. Ja 10 tysięcy nie mogę zrobić. No, ja też myślę Transglobal, że nie można odejść od promoda. Mam pytanie, czy na Bus Simulator jest mod dodający kasę i expa? Potrzebuję taki myk zrobić. Nie powiem ci, bo nie wiem. Ale na pewno idzie coś zrobić, na pewno idzie scheatować to.
Zostawię go tam, czy nie? Chyba nie. Słyszałem? Ja wczoraj... Oj, oj, i Mirek mnie już ma. Co za wrek. My musimy, Mirek, zrobić myk. Ty dostaniesz moją renówkę na jeden dzień w miesiącu i tak mi dyszkę zrobisz. A ja się po prostu będę rozliczał na koniec miesiąca, żeby nie wyszło, że to, wiesz, ty zrobiłeś w jeden dzień, nie? Dobra, otwieramy okienko. Jestem ciekaw, czy SCS zrobi DLC na Grecji. Ja myślę, majster, że prędzej czy później coś tam zrobią. Siema, Yamaya 95. Rozładowujemy. 15, nie. 15 byś mi zrobił. Dobra, continue. Teraz zobaczcie, mówicie odejść od promoda, słuchajcie. Odejść od promoda. Teraz patrzcie. Kto będzie jeździł na takiej Polsce? Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław, Katowice, Kraków. Kto będzie jeździł na takiej Polsce bez promoda, powiedzcie? Bo ta Polska to jest taka bida edition, że szkoda gadać. Także na pewno ja bym nie jeździł na takiej Polsce. A tu patrzcie, jakaś szara droga nieodkryta. Co tu jest? Tu nieodkryte? Panie, tu nieodkryte, czy tu coś pozmieniane jest? Aż mnie zdziwko chlapło. Mówiłeś, że odnawiają... Ja nic takiego nie mówiłem, że odnawiają Going East. 12 listopada Colorado, dokładnie. Także kto by na takiej bidzie edition chciał grać, słuchajcie? Ja na pewno bym nie chciał grać. Teraz tu patrzę, Linköping. Tutaj Linköping też jest nieodkryte w większości. Także słuchajcie, no... Odejść od promoda. Zarządzanie ciężarówkami. Najpierw bierzemy sobie naszą Renault Renchty. Tylko niestety jeszcze bez naszych kółek. Siądź za kółkiem. 54 godzin wymiana potrwa. Ja nie jeżdżę na takiej mapie. Ja przez tą Polskę nie... Tak, ja też, Lucius. Ja jak mam jeździć na gołej mapie, to ja Polski w ogóle nie ruszam. Skorpion, czy na bus symulatorze jest modyfikacji ten Solaris? Nie wiem, Skorpion, zbytnio nic na ten temat, wiesz? Weather jest, jeszcze 9 niech jest. I jeszcze teraz weather niech będzie 2. Także jest jak ta rena... Cicho! Jezu, jak to chodzi okropnie! To jest coś okropnego. Teraz trzeba dźwięk wrzucić do niej. Dźwięk i fizykę. Nie, bez promoda nie da rady. Modyfikacje. Teraz trzeba znaleźć ten dźwięk od Mateo. Teraz czekajcie, czy ja tu mam jakieś dźwięki? Nie, tu nie mam żadnych dźwięków. Tu jest Renault Renchty dźwięki. Ale to mi nie działa. To możemy wywalić. Teraz znajdziemy tutaj te moje dźwięki. Renault Renchty Sound by Kirschbaum. Nie wiem, czy to będzie działać. Kurde, ja nie pamiętam. To jest właśnie to, że człowiek nie pamięta potem, jakie mody używał. Jeździłeś na tym Solarisie? Nie jeździłem. Nie jeździłem na tym Solarisie. Jak suszarka po kąpieli w wannie. Dokładnie, to jest okropne. Nie idzie na tym jeździć.
Dobra, zobaczymy, czy te dźwięki od Kryśbauma tu będą działały. Uwaga. Nie. To jeszcze nie było to. Jak tam w MTD? Kadrowo? Nie, Tobik. Kadrowo się tam nie zmienia nic. Tam doszedł ostatnio. Jeden czy dwóch chłopaków doszło. Ale żeby się tam coś super zmieniło, to nie. To wyrzucimy z powrotem. Czekajcie, gdzie ja miałem te dźwięki? Ja wiem, że to było ten, bo tego Kryśbauma miałem, a potem Mateo mi go wrzucił, ten dźwięk. Mateo, Renoran T. Def? Czekaj, zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy, bo mi się coś tutaj... Fizyka Mateo. Zaraz zobaczymy. Proporczyki. Renoran T, dźwięk. Najwyżej nad tym później usiądę, ale zobaczę zaraz ten def, czy w tym defie tego Renchty nie było. Route Advisor. Ja ci kręcę. Niech już wypuści ten, Kryśbaum. Nowa i niestabilna. Tabliczki. Volvo. Ej, tu jest to. Kryśbaum. Tak to jest, ja teraz nie pamiętam. Dobra, zobaczymy. Jak ktoś chce modę obejrzeć, to nie patrzy, żeby pytań nie było. Nie, modów lepiej nie patrzcie, bo tych modów, które tu u mnie zobaczycie, większość z nich na pewno już nie działa. A to Ranch T, Def, nie wiem, czy muszę... Zapomniałem, Mateo musi się tym... Igor, na 1.39. Wejdę do gry, to będzie dobrze. To jeszcze nie było to. Także to wywalamy. Fizykę zostawimy na razie. Zobaczymy, tu była ta Renoręczny dźwięk. Jeszcze tu był. Teraz co tu? Volvo FH4 Renoręczny. A dlaczego ja mam tu trzy takie dźwięki? D13K? Kryśbaum. Dlaczego ja mam takie trzy sztuki? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, ostatni raz patrzymy. Słyszałeś o nowej gierce od TML, The Bus, będziesz chciał to ogrywać? Dowiedziałem się, że kto kupi na Steam we wczesnym dostępie The Bus, to potem będzie zniżka, jak oficjalnie wyjdzie. Iceman, siema. Ile ty modów? Nie, patrz na to, one będą wszystkie pousuwane. Po to ja robiłem z tym rząd, że dźwięk jeszcze mogę sobie taki zapodać, który tu był, może któryś mi zadziała, a ogólnie to dźwięki będą usuwane. Oczywiście czarne raki, że zapis będzie, bo na samym początku pokazywałem, jak ja ogólnie przechodzę na nowszy patch, czyli wchodzę do gry, potem wychodzę, usuwam mody, wchodzę do gry bez tych modów. O. Teraz w ogóle nie ma dźwięku, także to już jest. Także póki co chyba Dendy zostanie na zwykłych dźwiękach. Także to zostawiam. Fizykę od Mateo zostawię na razie. A jak ja ogarnę dźwięki z Mateem, to dźwięki będę jakieś miał. No chyba, że wyjdzie dźwięk w końcu od Renchty EVR-a, także to będzie spoko. NextGena możesz włączyć, powinno działać wszystko. Damian, na razie NextGena nie włączam, bo na razie będę wszystkich... Po kolei. Profil musi być w miarę wyczyszczony, bo zobacz, co mi się tu dzieje. Zobacz, chłopie, co mi się tu dzieje.
Druk Renault, ty akcesory, jakiś Toyhank, nie wiem o co tu w ogóle chodzi. Zobaczymy tylko czy ta... Chyba fizyka... Chyba fizyka coś tam działa chyba. Chociaż może nie. To sobie ogarnę. Gameplay z Debusa, rozmówiłem z obrazami, to bardzo fajnie się zapowiada. No Skorpion, zobaczymy co to będzie, zobaczymy. Być może się przejdzie na jakąś gierkę autobusiarską z Bus Simulator 18. Także na razie to by tak wyglądało, moi drodzy. My się będziemy tutaj powoli żegnać. W skali 1 do 1. No proszę, The Bus. A podeślijcie mi linka, jak możecie, na Facebooku albo na Steamie. Z 1.38 już nie będzie. 1.38 jest kategorycznie zamkniętym rozdziałem. Zresztą ja nie mam teraz nawet czasu tak, żeby po prostu streamować albo ani nagrywać. Dlatego jestem na 1.39. I teraz na 1.39 sobie tylko ogarnę po prostu dźwięk do Renaty, fizykę od Mateo. No i jeszcze będzie tu wrzucone na pewno Next Gen. Także to takie trzy mody, które... Zaraz, synku, zobaczę, dobra? Także to będzie tutaj ogarniane, moi drodzy. I tyle w temacie. Także w tym, jak to się mówi, akcentem się z wami pożegnam. Dziękuję wszystkim bardzo dzisiaj za wizytę. Jak to się mówi, krótko, ale dosyć soczyście było. Zobaczyliśmy to, co ja chciałem też zobaczyć, czyli Kale. No i te naczepy. Z naczepami pewnie jeszcze się spotkamy w jakimś filmie, w jakimś streamie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Dziękuję wam, że byliście. Zapraszam na kolejne spotkania i oczywiście wspieraczom i donatorom dziękuję. I temu brzydkiemu też, Mariuszka. Trzymajcie się, na razie, hejeczka.